Na mszy świętej chciałem, byśmy już zaczęli wciągać się powoli, powoli w atmosferę, która nas przekona, że do zrozumienia tego sedna chrześcijaństwa, bo już bardziej centralnego sedna nie ma niż krzyż Chrystusa i Jego ofiara, że do wciągnięcia się w to sedno jest nam potrzebne biblijne zaplecze Starego Testamentu. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko, co dzieje się na Ostatniej Wieczerzy, co się dzieje wokół krzyża, co się dzieje w listach świętego Pawła, to wszystko jest w kręgu ludzi wychowanych na Starym Testamencie. Oni kategoriami biblijnymi myślą, mówią, mają taką wyobraźnię, dlatego kiedy użyją jakiegoś pojęcia, to nie będzie najlepiej, jeśli po zrozumienie pojęcia będziemy sięgać po to, co jest wokół nas. Nie, po zrozumienie tego pojęcia to my mamy sięgnąć tutaj. Przykład, którym zakończyliśmy Eucharystię. Zdarza się, że dzisiaj ktoś słyszy, że Pan Jezus powiedział: to czyńcie na moją pamiątkę. Do zrozumienia tego słowa pamiątka, dokąd czasami ludzie sięgają, no sięgają wokół siebie. No, to bardzo trywialny przykład. No i jest punkt sprzedaży pamiątek. Dlaczego służą pamiątki? No, żeby nam coś przypomnieć, taki znak przypominający jakieś przeżycia. O, i stąd zdarza się, no, że ktoś mówi, czy mówił w historii, no to Wieczerza Pańska to taka pamiątka, taki suwenir. Tymczasem, kiedy otworzymy Pismo Święte, zrozumiemy, co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc: to czyńcie na moją pamiątkę. Księga Liczb, rozdział 10, werset 10, liczb 10:10, gdzie jest mowa o ofiarach. W dni wasze święte, na nów księżyca, przy waszych ofiarach całopalnych i ofiarach pojednania. Ofiara Jezusa jest ofiarą całopalną, bo cały siebie oddał, jest ofiarą pojednania, bo umarł za nasze grzechy. Przy waszych ofiarach całopalnych i pojednania będziecie dąć w trąby i one będą przypomnieniem, anamnezis. Ale komu one będą przypominać? Będą przypomnieniem o was. To nie jest przypomnienie dla was. To jest przypomnienie o was przed Panem. Jam jest Pan Bóg wasz. Kiedy wy będziecie sprawować święto, Pan Bóg sobie przypomni. Widzimy, już to się jest zalążek tego, że święto odprawiane na ziemi nas łączy, nas już odsyła do święta sprawowanego w niebie i do miłosierdzia Bożego. O, to do takiego zasobu słownictwa, terminologii kultycznej, ofiarniczej odwołuje się Pan Jezus, mówiąc: to czyńcie na moją pamiątkę. To taki przykład, którym zakończyliśmy mszę świętą i tak chciałbym, żebyśmy się zakorzenili w tej wyobraźni, że kiedy mówimy o ofierze, to mówimy nie o takiej ofierze, no weźmy jakiś taki znowu przykład trywialny. No nie sięgamy po kodeks karny XXI wieku. Ktoś popełnił przestępstwo, trzeba ukarać. Ukradł, należy mu się 3 lata więzienia. Ktoś mówi: ja za niego odsiedzę. To sędzia mówi: a to dobrze, to ty posiedź, byle się wyrównało. No nie, to nie sięgamy po zasoby współczesnej wyobraźni kodeksu karnego. Sięgamy do takich zasobów jak Abel, który oddał swoje życie. Jak Abraham, który ofiarował swojego syna. Jak Melchizedek, który złożył ofiarę chleba i wina. Ofiarę czystą. O, to po takie zasoby trzeba sięgnąć, wczuć się nie tylko w ofiarę, którą złożyli, ale też w to, kim byli ci kapłani. Abel, Abraham, Melchizedek, którzy tę ofiarę składali, aby zrozumieć, co to znaczy, że Jezus ofiarował się za nasze grzechy, krzyż, i co to znaczy, że dzisiaj w pierwszej modlitwie eucharystycznej mówiliśmy: i tobie składamy tę ofiarę, ofiarę uwielbienia. Dobrze.
Teraz sięgniemy sobie, zgodnie z zapowiedzią, do takich tekstów pobiblijnych. Moim ulubionym tekstem pobiblijnym o mszy świętej jest księga pod tytułem Didache. Didache. Didache to jest greckie słowo i znaczy po prostu nauczanie, nic więcej. Nie ma w tej nazwie nic romantycznego. Didache znaczy nauczanie. Didache ton dodeca apostolon, nauczanie 12 apostołów. Nie w tym sensie 12 apostołów, jakoby apostołowie napisali tą księgę, ale w tym sensie, że to jest nauczanie odzwierciedlające czy przekazujące nauczanie apostołów. Dlaczego zawsze lubię i sam sięgać do tej księgi i innych zachęcam? Bo to jest najstarsze pismo, które nie jest biblijne. Czego wobec tego jest świadectwem? W Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie dowiadujemy się, jakie jest objawienie, czego uczył Pan Jezus, jego apostołowie. A w takim wczesnym piśmie pobiblijnym uczymy się, co ludzie z tego zrozumieli. Bo to są trochę dwie różne rzeczy, prawda? Trochę czymś innym, czego Pan Jezus i jego apostołowie uczyli, a trochę czymś innym jednak jest, co z tego zrozumieli, kiedy faktycznie poszli w życie. Takie echo życiowe, egzystencjalne. Jak stare jest to pismo, przede wszystkim otacza je troszkę taka sytuacja czy aura niemalże jak z kryminału. To pismo zaginęło. Zaginęło i nie było znane przez ponad 1000 lat. No wtedy wiemy, były tylko rękopisy, tak? Jeżeli kilka rękopisów zaginęło, koniec. Nie ma pisma. Odnaleziono je dopiero pod koniec XIX wieku. To też znaczy, że te wszystkie polemiki XVI-wieczne, XVII-wieczne, XVIII-wieczne nie mogły nawiązywać do tego pisma, bo go nie było. Pod koniec XIX wieku odnaleziono je w bibliotece w Konstantynopolu. To pismo, kiedy ono powstało, jedni mówią, że może nawet części, bo ono tak wyraźnie robi wrażenie takiej składanki, że części może nawet w roku 50, czyli w czasach, kiedy apostoł Paweł jest w Koryncie czy w Rzymie. Niektórzy mówią, że troszkę później, może w latach 60, kiedy apostoł Paweł siedział w więzieniu. Niektórzy mówią, że może jednak później, może w latach 70 i 80, chyba różne części są właśnie z różnych dziesięcioleci, ale na pewno z pierwszego wieku. Na pewno za życia przynajmniej tego najstarszego, czy najdłużej żyjącego apostoła, czyli apostoła świętego Jana. To jak sobie człowiek to uświadomi, no to jest ekscytujące, że mamy w ręku dokument, który nam relacjonuje, jak zrozumiano nauczanie apostołów, kiedy poszło w lud. To pismo to jest bardzo krótki tekst. Takich stronic A4, mówiąc trywialnie, to jest 8. 8 kartek A4, to jest mało. To jest krótki tekst. I do czego on właśnie służy? Co to ma być? Wygląda to na taką instrukcję, którą zabierali ze sobą w drogę katechiści wędrowni. Jak to się sobie z neokatechumenatem, to jest taki żargon neokatechumenatem, prawda, katechiści wędrowni. Czyli ci, którzy idą głosić Ewangelię, no w pierwszym wieku, tam, gdzie jej nikt nie głosił. To chyba byli katechiści wędrowni w Syrii, czyli tak troszkę na północ od Ziemi Świętej. Chyba w Syrii, to jest napisane oczywiście po grecku, bo wtedy to był dominujący na tych terenach język. I te 8 kartek służą do tego, żeby ten katechista wiedział, co ma po kolei realizować. Najpierw jakaś fundamentalna katecheza, potem takie fundamentalne instrukcje, co zrobić z tymi ludźmi, którzy się zgłoszą. Co z nimi w ogóle zrobić? A potem coś o Eucharystii. To jest 8 kartek takiej instrukcji. Czyli musimy sobie wyobrazić takie miasteczko, powiedzmy, jak Ożarów. Tak, mamy powiedzmy rok 70 w Syrii. Tak, może 100 kilometrów od Damaszku. Miasteczko jak Ożarów, gdzie oczywiście nie ma ani jednego chrześcijanina. Zero, nic. I tam
Ktoś może miał wujka, może kolegę, może miał siostrzeńca, jakieś zaczepienie. Idzie tam ich kilku, trzech, czterech takich katechistów, no i próbują założyć kościół. O, jak to się robi. Zaczyna się, to jest ciekawe, zaczyna się od katechezy moralnej. Tak wygląda ten kerygmat wczesny. Z czasów tych takich apostolskich, albo tuż po apostolskich, od katechezy moralnej. Mianowicie katecheza o dwóch drogach. Zaczyna się to tak. Są dwie drogi. Jedna droga życia, a druga droga śmierci. I wielka jest różnica między nimi. Najpierw się odmalowuje drogę życia. No, jak to wspaniale jest, kiedy ludzie żyją w miłości, sprawiedliwości, czystości, kiedy relacje między nimi są napełnione życzliwością, kiedy słuchają Bożych przykazań. Jest to tak odmalowane ze dwie czy trzy stroniczki. No ale niestety tak nie żyją. No nie. Tak byłoby pięknie, ale nam tak nie jest. Potem następny, może z półtorej stroniczki, ale jest też droga śmierci. I droga śmierci to ta grzechu. Są wojny, aborcje, cudzołóstwa, wyuzdanie. Cała kultura, która wydaje się po prostu relacjonować to, co się dzieje w Cesarstwie Rzymskim, to jest oczywiście Rzym w tamtych czasach, co się dzieje w Cesarstwie, tak jak ludzie faktycznie żyją. Żyją, idąc ku śmierci, śmierć ich pasie i idą prosto do grobu, jak czytamy w psalmie. To jest pierwsza katecheza. Moglibyśmy się nie spodziewać takiej, prawda, bo my jesteśmy trochę do innych kerygmatów przyzwyczajeni, ale tak to jest w tym pierwotnym kerygmacie. Jest droga życia, jest droga śmierci i wielka jest różnica między nimi. No, w człowieku budzi się oczywiście pragnienie. O, czy to nie byłoby pięknie, czy to nie byłoby pożądane, gdybyśmy żyli w świętości, w czystości, w obecności Bożej mocy, która nas przenika, ze wspaniałymi relacjami między nami. No byłoby to pięknie, ale tego się nie da zrobić. Taki jest sens tych kateches. To jest nie do zrobienia. I ci katechiści w zasadzie to mają potwierdzić. Tego się nie da zrobić. W domyśle o własnych siłach. Trzeba udzielić ludziom łaski. Bóg udziela łaski. A przy jakiej okazji udziela łaski? Przy chrzcie. Więc trzeba zrobić chrzest. To jest następny rozdział z Didache. To ochrzcijcie. Ludziom, którzy się zgłoszą, że chcą być chrześcijanami, trzeba udzielić łaski, żeby mogli nimi być. I tym okazją, tym źródłem, z którego łaska spłynie, będzie chrzest. Tak. Chrzest, trochę dziwne uwagi, też byśmy się takich nie spodziewali, żeby do chrztu znaleźć miejsce, gdzie płynie woda. Coś, co zupełnie dzisiaj jest poza zainteresowaniem człowieka. Jakoś uważano, że woda płynąca, czyli rzeka albo strumień, że to jest uprzywilejowane miejsce chrztu, żeby ta woda się ruszała. Dlaczego? Bo jest wtedy obrazem wody żywej, o której mówi Pan Jezus. Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza, jak się rusza, to jest taki symbol, znak. Oczywiście to jest Syria, z wiele miejsc pustynnych, często nie ma rzeki ani strumienia, więc oczywiście dodaję, gdybyście takiej wody nie mieli, no to ochrzcijcie w takiej stojącej, zimnej, to znaczy z cysterny. Ale gdybyście nawet tej cysterny nie mieli, to ochrzcijcie w ciepłej, czyli takiej, która stoi na słońcu. A gdyby jej w ogóle było mało, także nie można kogoś zanurzyć, tylko polejcie. O, to taka jest grada. Udzielcie chrztu. Potem ci ludzie ochrzczeni muszą wiedzieć, jak oni mają być tymi chrześcijanami. No dobrze, to powiedzcie im, że trzy razy dziennie mają odmówić modlitwę Ojcze Nasz. To będzie struktura ich dnia. Oczywiście oni tę Ojcze Nasz otoczą prywatnymi modlitwami, ale strukturę wyznaczy modlitwa Ojcze Nasz. Co jeszcze? Posty. Posty. Dwa razy w tygodniu posty. W środę i w piątek post. Myślę, że wtedy to miało znaczyć post o chlebie i wodzie, albo nawet post całkowity. Dwa razy w tygodniu. Dalej powiedzcie im, że ich placówka, że tak powiem, kościelna, nie jest samowystarczalna. Że będą tacy łącznicy.
łącznicy, którzy będą ich łączyć z dużym kościołem. Są nazwani apostołami i prorokami. Tacy, którzy będą ich łączyć, no właśnie, z kościołem powszechnym. Żeby mieli świadomość, że to, co powstało, to jest łącznik na kościół powszechny. I wreszcie to, co nas interesuje, więc to, co było do tej pory, to był wstęp, to, co nas szczególnie interesuje, muszą mieć też rytm spotkań. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy takimi nowymi adeptami, takimi ochrzczonymi 3 dni temu, powiedzmy, po tych katechezach, po tym chrzcie. No i trzeba nam powiedzieć, na przykład, czy my mamy się gromadzić kiedyś. To są ludzie, którzy nic nie wiedzą, nic. Czy na przykład mamy się spotkać kiedyś, nie wiem, może raz w roku, może w miesiące nieparzyste, no coś trzeba im powiedzieć. O, i tu już sięgniemy sobie bezpośrednio do tekstu, gdzie jest napisane tak. Gromadźcie się razem, to już jest ciekawe. Chrześcijaństwo nie polega na indywidualnej pobożności tylko. Pobożność indywidualna jest, ale nie wyczerpuje chrześcijaństwa. Gromadźcie się. Chrześcijaństwo ma też rytm gromadzenia się, schodzenia się. Dobrze, no to pyta, a kiedy? Kiedy mamy się gromadzić? W niedzielę, czyli w Dzień Słońca, który jest od razu nazwany Dniem Pana. Tak, w Dniu Pana, w Dniu Słońca gromadźcie się. Aha, czyli raz w tygodniu. Dobrze, raz w tygodniu i to jeszcze nie w środę, nie w piątek. Mamy się gromadzić w Dzień Pana, w niedzielę. I co wtedy będzie, jak się zbierzemy? Aby łamać chleb i składać dziękczynienie. Dlaczego to nie jest bardziej specyficzne? My byśmy się spodziewali, że co tam będzie? Aby iść na mszę. Ale ci ludzie nic nie kojarzą. Oni nie znają takich słów. Takiej terminologii nie kojarzą. Msza, czy Eucharystia, czy cokolwiek by to, jakikolwiek był termin po grecku, nic im to nie powie. To musi być komunikatywne, tak? By łamać chleb. No to już tyle przynajmniej wiemy, że coś to ma wspólnego z chlebem. I składać dziękczynienie. Tu jest słowo Eucharystia, Eucharystein. Składać dziękczynienie. No ale ta instrukcja idzie dalej. Wyznawajcie ponadto wasze grzechy. I jest podana motywacja. Aby ofiara wasza była czysta. Aha, to sprawa robi się troszkę jaśniejsza. Czyli schodzimy się raz w tygodniu, aby złożyć ofiarę. I do tej ofiary będzie potrzebny chleb. To już trochę więcej wiadomo. I trzeba to będzie jeszcze poprzedzić wyznawaniem grzechów, aby ta ofiara była czysta. Pierwszy raz, kiedy to, co lud chrześcijański robi w niedzielę, jest nazwane w tym dokumencie ofiarą. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, żebyśmy cały czas kojarzyli to, co my robimy. Jak przyszliśmy dzisiaj do kaplicy o godzinie 19:30, to tam już stał taki metalowy pojemniczek i w nim co było? Chleb. Już był przygotowany. A kiedy rozpoczęliśmy, to wezwałem, przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy godnie złożyli najświętszą ofiarę, jest ta sama motywacja, i by zaczęliśmy wyznawać nasze grzechy. Spowiadam się Bogu, dobrze, nie tylko Bogu. I wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, nawet wymieniliśmy 4 kategorie tych grzechów, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Wyznawajcie wasze grzechy, aby ofiara wasza była czysta. Niech nikt, kto ma jakiś spór ze swoim bratem, dopóki się nie pogodzą, nie bierze udziału w tym zgromadzeniu. To dzisiaj przeżywamy bardziej jako znak pokoju. W polskim tłumaczeniu jest to troszkę osłabione,
Bo my mówimy w naszym tłumaczeniu, przekażcie sobie znak pokoju. Ale to tłumaczenie osłabiło to, o co chodzi, bo po łacinie to nie jest przekażcie sobie znak, tylko offerte vobis pacem. A offerte vobis pacem znaczy przekażcie sobie pokój. No znak jest czymś zewnętrznym, pokój jest istotą. Przekażcie sobie znak, czyli dopóki się nie pogodzą, nie bierzcie udziału w tym zgromadzeniu. Dlaczego? Aby nie została skalana wasza ofiara. Po raz drugi. To, co robi się w niedzielę, to, co lud robi w niedzielę, nazwane jest ofiarą. No i teraz już padło raz sformułowanie, że to jest ofiara, drugi raz. No to wypada wyjaśnić ludowi, dlaczego to, co się robi w niedzielę i że w tym celu przyniesiono chleb, dlaczego my to nazywamy ofiarą? I jest podana motywacja. Oto bowiem słowa Pana. Słowa Pana to na pewno ma znaczyć słowa Jezusa, chociaż potem się cytuje księgę Malachiasza. To w jakim sensie słowa proroka Malachiasza mogą być słowami Pana? No bo księga proroka Malachiasza jest przez nas ceniona tylko wtórnie, dlatego że jej autorem jest Malachiasz, ale na pierwszym miejscu jest ceniona z tego tytułu, że jej autorem jest Duch Święty. Duch Święty. Ja wiem, że zdarza nam się o tym zapomnieć, ale cenimy sobie rozmaite księgi Pisma Świętego na pierwszym miejscu, dlatego że autorem Pisma Świętego jest Duch Święty. Dlaczego tak to podkreślam? Bo jest pilna potrzeba w naszych czasach. Jak się słucha wielu dzisiejszych nauczycieli Pisma Świętego w Kościele, to tak mają bardzo dużo do powiedzenia o czasach, kiedy księga powstała, o strukturach państwowych, kiedy księga powstała, o tym, czy ten autor był zamożny, czy ubogi, czy był królem, czy pasterzem, czy znał grecki, czy znał hebrajski. O tym wszystkim się dowiadujemy i na tym kończymy. Czyli wszystko wiemy o tym ważnym, istotnym, ale jednak drugorzędnym autorze tej księgi biblijnej, a o tym pierwszorzędnym autorze chyba zapomnieliśmy powiedzieć, że pierwszorzędnym autorem jest Duch Święty. Duch Święty. Dlatego pismo nazywa się Pismem Świętym, natchnionym, czy świętym, pewnie na to samo wyjdzie, jest Pismem Świętym. Zauważyliśmy to, jak się mówi o Piśmie, właśnie. Mówi się Pismo Święte, a potem tak się słucha albo czyta i tak myślimy, a dlaczego nazwano to Pismem Świętym? To są jakieś teksty, jakieś opowiadania, jakieś listy z różnymi teologiami, teologia taka albo inna, no ale dlaczego właściwie ktoś się nazwał Świętym? O, to w Didache z powiedziałem to są słowa Pana. Pewnie, że Malachiasza. Duch Święty nie zastępuje człowieka. Duch Święty działa przez człowieka. To jest księga Malachiasza. Ale ważniejsze jest to, że to są słowa Pana przez Malachiasza, niż to, że to są słowa Malachiasza. To są bowiem słowa Pana. Na każdym miejscu i w każdym czasie składać mi będą ofiarę trzeci raz. Ofiara. Ofiarę czystą, ponieważ jestem królem wielkim, mówi Pan, a imię moje budzi podziw między narodami. Rzeczywiście księga Malachiasza 1:11 łatwo zapamiętać, bo same jedynki. Malachiasza 1:11. Jest takie proroctwo. To jest proroctwo eschatologiczne, no tym bardziej intrygujące, że w naszych Bibliach księga Malachiasza jest ostatnią księgą Starego Testamentu. Czyli w tym naszym układzie już tak nawet wprost odsyła nas na Nowy Testament. Jest eschatologiczne. Co będzie, jak przyjdzie Mesjasz? Co będzie, jak się już domknie historia? I to proroctwo brzmi tak.
Albowiem od wschodu słońca do jego zachodu. Tu nie chodzi o pory dnia, rano, wieczorem. Tu chodzi o strony geograficzne. Od wschodu słońca, czyli tam od Asyrii, Indii, Persji. Od wschodu słońca aż do jego zachodu. Aż po Rzym, Hiszpanię, Brytanię. Od wschodu słońca aż do jego zachodu. Wielkie będzie moje imię między narodami. Goim między narodami. To jest bardzo dziwne proroctwo. Bo imię Boże, Jahwe, było wielkie, owszem, za czasów Malachiasza, ale no właśnie, wśród kogo? Wśród Izraelitów. Wśród Hindusów, Persów, Rzymian i Brytyjczyków jako żywo święte nie było. Proroctwo mówi, kiedy przyjdzie Mesjasz, to imię Pańskie będzie wielkie między narodami, czyli z Izraela zacznie się rozlewać, rozprzestrzeniać imię. Zobaczymy, dlaczego to imię jest ważne i co ono ma wspólnego z Eucharystią. Imię moje będzie wielkie między narodami i na każdym miejscu będzie składana ofiara. To się robi dziwne po raz drugi. Ponieważ za czasów Malachiasza, owszem, że była składana ofiara Bogu, ale gdzie? W Jerozolimie. I jeszcze gdzie? To była nielegalna. A legalna? W Jerozolimie. I koniec. Koniec. W jednym miejscu. W jednym miejscu. Jeżeli proroctwo mówi, że na każdym miejscu, to znaczy, że właśnie po tych miasteczkach syryjskich i po tych wioskach brytyjskich i po tych miastach perskich będzie składana ofiara na każdym miejscu. I to ofiara w dwóch postaciach. Dar kadzielny i ofiara czysta. Dar kadzielny i ofiara czysta. Dar kadzielny, to pewnie możemy się domyśleć, jak wygląda składanie daru kadzielnego. Niech moja modlitwa wzniesie się do Ciebie jak dym ofiary wieczornej. Kadzidło, które się wznosi, wznosi się po to, żeby pociągnąć za sobą nasze modlitwy. To jest ofiara kadzielna. To jest też liście do Hebrajczyków. Składajcie Bogu ofiarę, to jest owoc warg waszych, które wyznają Jego imię. Modlitwa, ofiara kadzielna, pięknie, ale nie tylko. Ale także ofiara czysta. To jest druga ofiara. Pamiętamy, że w Starym Testamencie były różne ofiary. Tu są wymienione dwie. Kadzielna i ofiara czysta. Co to ma być ofiara czysta? To ma być ofiara Melchizedeka. Melchizedek, który przyniósł na ofiarę chleb i wino. Oczywiście to nie ma być ta ofiara Melchizedeka sprzed wieków. To ma być ofiara tego, który posiada kapłaństwo według obrządku Melchizedeka, mówi nam o tym list do Hebrajczyków, czyli Jezus Chrystus. To Jego ofiara. Dlatego potrzebny jest chleb. I dlatego potrzebne jest wino w kielichu. Bo to jest ta ofiara, którą Pan Jezus przyniósł ze sobą na ostatnią wieczerzę, ale przyniósł chleb i wino, a po drodze coś się stało z tą ofiarą podczas ostatniej wieczerzy. Co? Zaraz zobaczymy w Didache. W każdym razie to, co robicie w niedzielę, to opisuje proroctwo Pana, Boga. Księga natchniona przez Ducha Świętego, na każdym miejscu, w każdym czasie składać mi będą ofiarę czystą, ponieważ jestem wielkim królem, a imię moje budzi podziw między narodami. To jest właśnie ewangelizacja narodów. Idźcie na cały świat, do różnych narodów i nauczajcie wszystkie narody. Dobrze. Idziemy dalej. Kiedy tam już było dzisiaj przygotowane wszystko, już był ten chleb w tym takim metalowym pojemniczku, co tam jeszcze było, no już to wino w takiej szklaneczce, zwanej ampułką, było przygotowane, to prawdę mówiąc nie zaczynało się, tak wszyscy czekali. Na kogo czekali? No na mnie czekali. Jednym słowem, do tego
co się robi w niedzielę, jak mówi Filipian, jeszcze ktoś jest potrzebny. Potrzebne są jacyś... No właśnie, zresztą posłuchajmy. Didache mówi tak o tej ofierze. Skoro ma być taka ofiara, zatem, to jest łącznik gramatyczny, zatem, czyli z tego powodu, albo po to, by ta ofiara mogła być, zatem wybierzcie sobie biskupów i diakonów. Czy są potrzebni tacy posługujący, episkopoi. Nie wymienia się prezbiteroi, bo chyba tak strasznie nie rozróżniano tego w czasach apostolskich. Chyba prezbiteroi znaczy prezbiterzy, prawda? Tak troszkę im chyba to się terminologicznie zlewało, episkopoi i prezbiteroi. Zresztą, to jeszcze trwało dość długo, to takie trochę zachodzenie na siebie tych pojęć prezbiter i biskup, prezbiteros i episkopos. Jeszcze przez kilka wieków później istnieli tak zwani biskupi wiejscy. Biskup wiejski, to znaczy ktoś, kto był wyświęcony dla biskupa, ale nie miał diecezji, miał parafię. Chor episkopoi, biskupi wiejscy. Chyba w randze no, dzisiejszego proboszcza dużej parafii, ale nie uświęcenia biskupie. O, to jest takie echo tych czasów apostolskich. Wybierzcie sobie biskupów i diakonów zatem, czyli dlatego, że potrzebna będzie niedzielna ofiara. Dobrze. Tyle dowiadujemy się z 14 rozdzieliku. To są bardzo małe rozdziały. Didache. Troszkę więcej dowiadujemy się z rozdziału 9. Tam jest bardziej od takiej strony takiej katechetyczno-przeżyciowej, czyli takiej, jak wyjaśniać ludziom, po co właściwie mają przychodzić. Przyjdą w niedzielę na tę ofiarę i co się wydarzy. W tym 14 rozdziale było trochę więcej od takiej strony no, organizacyjnej, jak to zrobić, co trzeba przynieść, jak się trzeba zachować, kto jest potrzebny. A w 9 rozdziale jest trochę więcej od takiej strony przeżyciowej. I tutaj występuje tekst, który my czasami śpiewamy. My go czasami śpiewamy w takiej pieśni „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”. Pamiętamy? To jest taki pieśń z wieloma zwrotkami, na wiele zwrotek. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za co? O, za święty, winny szczep Dawida. Za co jeszcze? Za święte imię Twoje. Wiarę i nieśmiertelność. To są słowa. Tak sobie śpiewamy i myślimy, a to jakaś taka jedna z piosenek. Jedna z piosenek, tylko ma taką jakąś melodię niemrawą. I dlatego może zaśpiewamy coś innego. To jest tekst z pierwszego wieku. To jest tekst, który śpiewali ludzie na liturgiach, kiedy żył święty Jan Apostoł. To są teksty, które śpiewali uczniowie, którzy uczyli się wiary u świętego Piotra i świętego Pawła. Pośpiewali. Tak, brzmi to w Didache następująco. Co do Eucharystii, to składajcie dziękczynienie w taki sposób. Najpierw przy kielichu. Pojawia się kielich, o którym do tej pory jeszcze nie było mowy, ale tu się pojawia. Czyli trzeba będzie mieć nie tylko chleb, ale kielich. Weszliśmy gdzieś do kaplicy i stał gotowy, czekał sobie. Przy kielichu składajcie dziękczynienie w taki sposób. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za prawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy dzięki składali Tobie, Boże Wszechmogący, za... I tu w zależności od święta zmieniają się motywy, ale prefacja jest zawsze dziękczynieniem. Dziękczynieniem, czyli uwielbieniem. Pierwsza modlitwa eucharystyczna, składamy Tobie ofiarę uwielbienia, dziękczynienia. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za świętą winorośl Dawida, sługi Twego. Co to może być winorośl Dawida? Winorośl to jest generalnie krzak winny. Taki krzak, na którym rosną winogrona.
Tu są dwa skojarzenia, skojarzeń jak zawsze jest bardzo dużo. Po pierwsze, winogrona są potrzebne do tego, żeby mieć wino. Po drugie, winogrona znane na Bliskim Wschodzie były zawsze tymi ciemnymi winogronami. Czyli sok z winogron wygląda jak krew. Dalej w proroctwach jest mowa o tym, że wyciskanie winogron tak w tłoczni, gdzie się tłoczy, przypomina męczeństwo. Tak, z którego też pochodzi krew. I wreszcie winorość Dawida jest to u proroków Starego Testamentu, że Izrael jest krzewem winnym, jest winnicą wybraną Pana i tym, który zbiera w sobie wszystkie obietnice Izraela, jest krzew winny Jezus, który w tłoczni Getsemani, tak, gdzie ta tłocznia winna, został wytłoczony i jego pot jak krople krwi zbierały się, będąc zapowiedzią kropli krwi na krzyżu. Dziękujemy Ci za świętą winorość Dawida, sługi Twego, którą objawiłeś przez Jezusa, sługę Twego, Tobie chwała na wieki. Sługę to oczywiście tego sługę, o którym mówi Izajasz. Trzy pieśni o słudze Jahwe to są pieśni ofiarne. Ten, który się ofiaruje za grzeszników, którego krew została wytłoczona za grzeszników, to są aluzje wielowątkowe i wielowymiarowe i wszystkie są przy kielichu. Przy kielichu Pan Jezus, to jest jedyna wypowiedź Pana Jezusa, kiedy mówi o nowym przymierzu. Innych takich miejsc nie ma w Ewangelii, tylko w jednym mówi, że to jest kielich nowego i wiecznego przymierza. Czyli w tym miejscu, mówiąc językiem starotestamentowego Żyda, zmienia się prawo. Zmienia się prawo, to prawo no, mojżeszowe. To jest nowe przymierze. I to nowe przymierze właśnie tu jest w tym kielichu. A w tym kielichu jest krew pańska. To jest kielich nowego i wiecznego przymierza. Następnie, przy łamaniu chleba, kolejne jakby strofa tej prefacji pierwotnej. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za poznanie, które objawiłeś nam przez Jezusa, sługę swego. W jaki sposób łamanie chleba objawia nam życie? No, przypomina, że ciało Jezusa zostało połamane przez cierpienie, przez śmierć, przez ubiczowanie, połamane. I to jest poznanie życia wiecznego. I to jest objawienie. Objawienie już nie przez słowa, ale przez to, że wspominamy, co zrobiono z Jezusem i że to nam właśnie objawia życie, które jest tam wlane w nasze serca. Dalej. Tak jak ten chleb, który łamiemy, był kiedyś rozrzucony po górach, a potem został zebrany w jedno. Rzeczywiście, bo chleb jest ziaren, no gdzieś tam w tym młynie się pewnie pomieszają te ziarna, czyli w jednym porcji mąki, automatycznie w jednym chlebie, ziarno może być stąd i stąd i stamtąd. Dlatego ten chleb, który tutaj przyniesiono, jest też obrazem, jak Chrystus nas jednoczy. Bo my też jesteśmy jak ziarenka z różnych stron, a w tym chlebie są ziarenka z różnych wzgórz czy gór i tak samo nas jednoczy Chrystus. Niech Twój Kościół aż po najdalsze krańce ziemi zbierze się w jednym królestwie Twoim. Potem jest taka uwaga, niech nikt nie je ani nie pije z Waszej Eucharystii oprócz tych, którzy zostali ochrzczeni. Nam się to może wydawać dziwne, taka uwaga, bo nam się to wydaje dość oczywiste. Ale to jest do ludzi, którzy nic nie wiedzą, nic nie kojarzą. Oni dopiero zaczynają się uczyć chrześcijaństwa. Trzeba im powiedzieć, że Eucharystia jest dla ochrzczonych, dla chrześcijan. I potem pewnie myślę, że to jest to, co byśmy nazwali modlitwą eucharystyczną albo może taką katechezą o przeistoczeniu, no ale nie można wobec tych ludzi użyć słowa przeistoczenie, bo co oni z tego zrozumieją? To jest słowo, słowo jest późne, ale oddaje realia Chrystusowe, które zostały tu oddane w ten sposób. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte i
imię Twoje. Pamiętamy proroctwo Malachiasza? Od wschodu słońca aż do zachodu wielkie będzie moje imię. Albo dar kadzielny i ofiara czysta będzie składana mojemu imieniu. Imię? Kto zna imię Boga, zna Jego istotę, ma klucz do Bożego serca. I co się dzieje? Święte imię Twoje, które z Twojej woli zamieszkało w sercach naszych. Kiedy ludzie mają to śpiewać? Gdy się już nasycicie w tą niedzielną Eucharystię, czyli po komunii. Po komunii. Ludzie mają sobie uświadomić, że istota Boga, Jego święte bóstwo, zamieszkało w naszych sercach. Kiedy? Przez akt spożycia. Czyli to, co spożywaliśmy, zawierało święte imię Boga, zawierało Jego święte bóstwo. To tam było. O, kiedy spożywaliśmy. To jest to, co po wiekach nazwie się przeistoczeniem czy transsubstancjacją. Są określenia z późniejszych wieków, ale oddają realia, które tu są oddane tak bardziej, no, taką bardziej terminologią starotestamentową. Imię, które zamieszkuje w naszych sercach. Tak. I w ten sposób dziękujemy też za poznanie wiary i nieśmiertelność. Bo kto spożywa moje ciało, nie umrze na wieki. Tak, spożywanie jest też wchodzeniem w nieśmiertelność. I ostatnia zwrotka. Ty, Panie Boże, dałeś ludziom pokarm. To jest tak. Ludziom, w znaczeniu wszystkim ludziom na świecie, wszystkim, dałeś pokarm i napój. Kropka, zwykły. Jedzą, piją. Po co? Aby Tobie dziękowali. I teraz jest przeciwstawienie. Ludziom dałeś pokarm zwykły, a nam dałeś pokarm duchowy. Duchowy pokarm i napój i życie wieczne przez Jezusa, sługę Twego. To, co przynosimy na mszę, to jest to, co wszyscy ludzie sobie jedzą po domach. Chleb, wino. To, co się przynosi, się niczym nie różni. To trochę może nam umyka dzisiaj, bo my używamy do mszy świętej chleba trochę innej postaci. No, nikt nie je takich okrągłych chlebków, jak my przynosimy na mszę świętą. One są specjalnie wypieczone i wyglądają inaczej. Ale nie muszą wyglądać inaczej. W kościele grekokatolickim używa się chleba, który na oko wygląda tak jak chleb, który się w domu je. To są małe kawałki, ale wygląda tak samo. To może wtedy łatwiej zrozumieć w kościele grekokatolickim, o co tutaj chodzi. Że to, co wszyscy ludzie sobie jedzą, czy piją jako wino, my to przynosimy, ale w czasie tej ofiary niedzielnej to się zmienia. To się zmienia w napój i pokarm duchowy. Napój i pokarm duchowy, który wlewa w nas życie wieczne. Duchowy pokarm, napój i życie wieczne przez Jezusa, sługę Twego. To jest najstarszy tekst. Nawet trudno mówić pobiblijny, bo jest możliwe, że niektóre fragmenty tego tekstu powstawały razem z tymi późniejszymi tekstami biblijnymi. To jest możliwe. Czyli on jest nie tyle może pobiblijny, tylko taki pozabiblijny. O, najstarszy tekst pozabiblijny, który mówi nam o tym, jak wygląda Kościół, jak się zakłada nowy Kościół, nową parafię czy nową diecezję w miejscu, gdzie nie było chrześcijaństwa. Dlatego jest taki cenny, bo jest taki instruktażowy. Jak to wykonać, jak to zrobić wśród ludzi, którzy nic nie wiedzieli, nie mieli pojęcia, co to jest chrześcijaństwo. Więc tak dla przypomnienia, tą katechezę zaczyna się od katechezy moralnej. Moralnie są dwie drogi. Droga życia, droga śmierci. Wielka jest różnica między nimi. Jak można przejść z drogi śmierci do drogi życia, wyrwał nas z królestwa ciemności, przeniósł do królestwa światła, jak się to może stać? Chrzcijcie. Chrzcijcie. Bo chrzest obmyje z grzechu i wleje
dar Ducha Świętego, chrzcijcie. Jak ochrzcicie, no to ich teraz stwórzcie im, czy pokażcie im strukturę dnia modlitwy, pokażcie im strukturę kościoła, lokalny, jest zakorzeniony w sąsiednich, generalnie w kościele powszechnym, i pokażcie im, co mają robić w niedzielę. W niedzielę idzie się do kościoła. Ja wiem, że nie było wtedy takich murowanych, pięknych kościołów, jakie mamy dzisiaj, ale słowo eklezja, kościół, ma dwa znaczenia. Kościół, eklezja znaczy zarówno budynek, jak i zgromadzenie. W tym sensie idźcie do kościoła, czyli do tej wspólnoty, która w ten dzień pański, w niedzielę, co zrobi? Złoży ofiarę. Wypełniając w ten sposób proroctwa biblijne, że przyjdzie taki czas, że ofiara będzie składana wszędzie, w domyśle poza Jerozolimą, wśród narodów, w domyśle, nie tylko wśród Izraelitów, i że będzie to ofiara czysta, w domyśle, podobna do tej, którą złożył twój kapłan Melchizedek, ale nowy Melchizedek, ty się z kapłanem według obrządku Melchizedeka, do tego trzeba się przygotować, wyznając najpierw swoje grzechy, do tego trzeba się przygotować przynosząc chleb i wino, które są zwykłe, takie jak wszyscy mają w domach, ale to, co jest zwykłego, jak to przyniesiecie, to w trakcie tej modlitwy się zmieni. Zmieni się w pokarm i napój duchowy, który ma moc przemieszczania Bożej obecności do waszych serc. Kto wie, czy historia XVI-XVII wieku nie wyglądałaby trochę inaczej, gdyby ten tekst był w powszechnym obiegu. No ale go nie było w obiegu. Ten tekst zaniknął w wieku XVI-XVII-wiecznych polemik, no, nie kursował. Odnaleziono go dopiero pod koniec XIX wieku, ale my jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że ten tekst mamy w ręku i dzięki temu możemy też poczuć się tak zakorzenieni w tym, co nazwaliśmy na mszy świętej tradycją, tradicją. Tak ucieszyć się, jak wiele, bardzo wiele tych elementów, wszystkie zasadnicze zostały przekazane w łańcuchu rąk, tradycją, od pierwszego wieku do wieku XXI, także możemy w tym wszystkim brać udział. To tyle tej odsłony, takiej właśnie patrystycznej, czy kościoła pierwotnego, żeby zabrzmiały te eucharystyczne, niedzielne obrazy, przeżycia pierwotnych chrześcijan i żeby były katalizatorem czego? Naszej rozmowy, czy dzielenia się, czy refleksji, czy pytań wieczornych.